Telewizja Master gościła po raz kolejny na Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Jest to najstarsza tego rodzaju impreza w Polsce, której pierwsza edycja miała miejsce w 1970 roku. W tym roku mamy już 46. sejmik. Przez te lata na naszej scenie przewinęło się ponad 230 zespołów. Zobaczyliśmy ponad 440 spektakli. W większości w tej chwili są to spektakle obrzędowe, bo one są takie bardzo prawdziwe. Tu wszystko jest prawdziwe na tej scenie. Prawdziwy jest kołowrotek stary, prawdziwe są spracowane dłonie kobiety, która na nim wszędzie. Prawdziwa jest także opowieść o życiu dawnej polskiej wsi. Także to wszystko, co u nas się dzieje na tej scenie, jest takie prawdziwe, głęboko religijne czasami, czasami związane z rokiem liturgicznym, czasami z rokiem rolniczym, czasami z wydarzeniami z życia rodzinnego. Ale wszystko jest bardzo, bardzo prawdziwe i autentyczne. Zachodzi, że słoneczko, skoro można chodzić, bo nas nogi bolą. Podczas sejmiku powiat łukowski reprezentował zespół obrzędowy Zawsze Razem z Woli Gułowskiej. Boże, to długo! Panie Boże, zapłać! A cóż się tak upijacie, jakby na swoją? Zwolnijcie trochę, to przecież słonko jest wysoko. Nie martwcie się, Wojciechowo, bo Pan Bóg stworzy, tego głoda nie umorzy. Zespół Zawsze Razem liczy około 12 osób. To jest zespół międzypokoleniowy. Granica, przedział wiekowy to jest od 10 lat do 81. Na sejmiku w Stoczku Łukowskim graliśmy widowisko okrężne u sołtysa. Widowisko traktujące o dawnych obyczajach żniwnych, tak zwane dożynki wiejskie. Wiązanie gospodarza po to tylko, żeby on poczęstował żniwiarzy wódką, zorganizował potańcówkę. Otwierajcie nam nowe wieżeje, bo już na polu głos się nie chwieje. Plon niesiemy, plon z okolicznych stron. Sejmiki w Stoczku Łukowskim są wielkim wyzwaniem, nie tylko dla nas, myślę, że dla wszystkich zespołów teatralnych, bo to są międzywojewódzkie sejmiki i tutaj już wszyscy liczą na to, że może pojadą do Tarnogrodu. Nam się udało w 2009 roku z widowiskiem Wielki Piątek. W ubiegłym roku graliśmy widowisko u Maciejów przed odpustem na Siewną, pojechaliśmy, zakwalifikowano nas do Tarnogrodu, tam otrzymaliśmy nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W związku z tym zaproszono nas na 5. Festiwal Teatrów Wiejskich Zwyki do Warszawy. Graliśmy w Teatrze Polskim imieniem Arnolda Szyfmana w Warszawie. To była taka prestiżowa nagroda i zwieńczenie naszej działalności. Sejmiki jako jedyne w Polsce zostały wpisane do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.